Tak stoję i sobie patrzę na ten reflektor na wysokości mojej głowy i wiem, że współpraca z naszym ukochanym Ram Factory bardzo mocno się zacieśnia. Chłopaki cisną, próbują odłączyć budę od ramy w moim Hammerze, bo okazuje się to niezbędne po to, żeby poznać, w jakim stanie jest każdy z elementów tego samochodu. Nie dojdziesz do tego patrząc na ten samochód, nie dojdziesz do tego jadąc tym samochodem tak jak ja jechałem, bo przecież auto wydawało się w dobrym stanie i bezawaryjne. Dojdziesz do tego dopiero wtedy, kiedy rozbierzesz to auto na czynniki pierwsze i chyba na to się zanosi, bo no już parę miesięcy mija odkąd auto tam stoi i no ja liczę na to, że wyjedzie, ale że nie wyjedzie za szybko, no bo rzeczywiście jeżeli robić coś, to znaczy, że robić porządnie, czyli rozebrać samochód, zobaczyć jakie elementy są potrzebne, jakie elementy konstrukcyjne się posypały, jakie elementy eksploatacyjne się posypały, zrobić jedno duże zamówienie do Stanów, sprowadzić wszystkie części, włącznie z każdą śrubką, które są calowe i których nie ma w Europie, no i dopiero wtedy będzie można mówić, że zaczniemy te wszystkie puzelki składać do kupy. Mam nadzieję, że stanie się to szybciej niż później i mam nadzieję, że te materiały, które powstają do internetu, zmobilizują zarówno Tomka, jak i Bartka do tego, żeby to działanie było spięte ostrogami. Szybkie, skuteczne i fachowe. Na to liczę. W ostatnim odcinku widzieliście, jak już pracownik zaczął oddzielać nadwozie od ramy i daliśmy radę wczoraj dopiero to oddzielić po półtorej czy dwóch tygodniach walki z tym w trzy osoby, bo jedna nie dałaby rady. No i mamy sukces, podniesienie nadwozia, oddzielenie nadwozia od ramy. Jak żeśmy to podnieśli, to kurczę, załamałem się jeszcze bardziej, dość, że już jestem załamany i już prawie płacz był i wszystko. I żeśmy mieli praktycznie się poddawać, no to jest jeszcze gorzej, bo rama się okazała z góry jeszcze w gorszym stanie i podejrzewam, że po piaskowaniu będzie bardzo dużo ubytków i nawet zastanawiam się nad wymianą ramy, bo już nawet Bartek pisze do Holandii, do gościa, który się zajmuje tymi hammerami, ale wojskowymi, bo jeszcze musimy porównać, czy wojskowa rama będzie pasowała do, może nawet i o wymianę, jeżeli po piaskowaniu okaże się, że jest za bardzo jednak już skorodowana i będzie za dużo ubytków. Jeżeli się okaże, że tak, nie zdobędziemy innej ramy, a ta się okaże, że będzie za bardzo taka dosyć uszkodzona, to będziemy musieli szukać firmy, która ją odbuduje, bo no, my nie mamy aż takiej wiedzy i żeby to zrobić aż tak fachowo. No i nigdy żeśmy nie odbudowali tak ram, bo prostowanie ram owszem, ale spawanie czy cokolwiek to żeśmy tego jeszcze nie robili. Po podniesieniu ramy, po stwierdzeniu, że ten tył jest no, tragiczny, no przód wygląda tak jak praktycznie nowy. Jeżeli chodzi o porównanie, to tak jakby do połowy był inny samochód, od przodu jest w przyzwoitym stanie, a tył jest w tragicznym. I podejrzewamy, że samochód musiał albo łódki wodować, albo coś, że gdzieś musiał albo oceanu jeszcze w Stanach powąchać, albo kurczę już morza tutaj w Polsce i sól podejrzewam. Najprawdopodobniej to zrobiła, co zrobiło i to, co widać na tej rdzy i tej zgnilizny. Jak żeśmy zaczęli w ogóle całą procedurę, musieliśmy ściągnąć blachy te osłonowe. Fakt, że długo, bo żeśmy praktycznie dzień czy nawet ponad dzień ściągali te dwie blaszki, to są osłony podłogi i progu. I właśnie, żeby to ściągnąć, musieliśmy zdemontować, znaczy no, rozebrać to wnętrze, siedzenia, dywany. Ale jest bardzo fajnym elementem. Na pewno bardzo przydatnym i bardzo bym się cieszył, gdybym to miał w swoim hamerze wojskowym. I wcale bym się nie obraził, jakby Adam nie chciał tego zamontować z powrotem. Pomiędzy nimi jest taka osłona, jedna z trzech, bo to jest ta najdłuższa. A co jest ciekawe, że to nie jest rurka. Jest to pręt, który kurczę prawie mi kolano złamał. No i waży to chyba, nie wiem, 30-40 kilo. Bo tak sobie pomyślałem, że to jest rureczka, to co mi tam ściągnąć, a jak mi to spadło na kolano, to do tej pory to czuję. Włącznie z siniakiem i bardzo mądra i bardzo dobra rzecz, bo jeżeli ktoś by gdzieś, nie wiem, chciał w coś uderzyć, no niestety tego nie pognie, bo nawet jakby się bardzo postarał, to tego nie pognie. Szybciej by to wyrywał z mocowań, jakby cokolwiek to chciał uszkodzić, bo tego nie uszkodzi. Tapicerka siedzeń przy tych nawet kilometrach wygląda całkiem przyzwoicie. Jest troszkę to wydeptane, ale materiał, który został użyty do tego jest mocny.
jest nawet bardzo mocny, bo nawet przetarć, ani pęknięć, ani nic tutaj na tym nie widać. I jeszcze fajna rzecz, że tylne fotele praktycznie w ogóle nie ważą, a przednie fotele, no to już kurczę, waga jest też taka dosyć znaczna, nawet w porównaniu do teraźniejszych samochodów, no są dosyć ciężkie. Chyba nic nie myśleli na temat odciążenia tego samochodu, bo wpakowali tutaj, kurczę, no do siedzenia znowuż mega dużo kilogramów. Jak żeśmy pościągali dywany, pościągaliśmy fotele, no to tak troszkę, kurczę, nawet aluminium się okazało, że jest tak dosyć mocno skorodowane. Wszystko odłazi, wszystko odskakuje, więc no wygląda to niezbyt, no wręcz bardzo źle, nie? Bo to sam syf, wszystkie nity, tak jak i tu, wszystko jest skorodowane i one zaczynają znikać, bo tych nitów już prawie, o, one praktycznie się już tak utleniają, że no nie ma, wszystko będzie musiało być odczyszczone, podkład do aluminium lub nawet no, będziemy musieli wymienić te nity, bo no, raczej ich nie zostawimy, żeby to było, chociaż że to jest pod dywanem, ale i tak zrobimy, żeby było ładnie i fachowo. Przewody to co na razie żeśmy stwierdzili, że są w złym stanie. Pewnie będziemy je wymieniali, bo metalowo-gumowe to na 100% pójdą do wyrzucenia i trzeba będzie szukać nowych, a metalowe będziemy już tutaj robić najprawdopodobniej u siebie. Będzie wymiana na miedziane, stąd z końcówkami tylko oryginalnymi, te które są. No i paliwowe też nie wyglądają za dobrze i będzie trzeba to wszystko odtworzyć. O instalacji elektrycznej to już będzie decydował elektryk, ten który będzie to później już składał, łączył, podłączał i czy będziemy ją wymieniać, czy zostanie ta. Mieliśmy troszeczkę więcej czasu na pooglądanie lakieru. Ten, kto naprawiał to poprzednio, no nie popisał się w ogóle, więc to nie wiem, jakiś amarto totalny był, czy nie wiem, czy to warsztat, czy człowiek, bo nie wiadomo, kto to robił. Tak nity na nadwoziu powinny wyglądać, więc tak jakby praktycznie nie były pomalowane. Cienka, fajna warstwa, są mocno widoczne i no widać, że to jest nit. A tutaj raz, że już nitów coraz, jak idziemy wyżej, to ich nie ma. One zanikają. Nie wiem, co poprzednik miał na myśli, ale chyba chciał to zlikwidować, wyrównać, ale chyba w połowie szlifowania zrezygnował, bo chyba za ciężko mu było. No ale to wygląda teraz no okropnie. Raz, że pozostawiał, bo już puchnie aluminium, już zaczyna się pod nitem utleniać, tak jak i tu, nawet szczela. Już. I to wszystko trzeba będzie pootwierać, więc wszystkie nity będą niestety do odwiercenia. I później po wyszlifowaniu, wypodkładowaniu, wyrównaniu na nowo będą musiały być przy wszystkie nity wynitowane, zapodkładowane oczywiście, bo na aluminium musi być coś tam zabezpieczone i podkładem pod aluminium i dopiero będzie lakier i wtedy zacznie ten samochód wyglądać tak jak wyszedł z fabryki. Przy ściąganiu drzwi, jak żeśmy ściągali, byliśmy pewni, że tak jak większość samochodu też jest aluminiowa, żeby walka o wagę. No a jak żeśmy odkręcili ostatnią śrubę, no to żeśmy się ten bok prawie kręgosłup szczelił, bo to prawie waży między 30, bo tak myślę, między 40 a 50 kilo i są cięższe te drzwi, tak jak naprawiamy Dodge Rama, to uważam, że Dodge Ram ma jakieś 15-20% lżejsze drzwi kompletne z tapicerkami, jak do Hammera, gdzie te drzwi są dużo, dużo mniejsze, bo jednak ramowskie są gdzieś o tyle nawet wyższe. No, szerokość podobna, ale waga tych drzwi, jestem zaskoczony, na niekorzyść oczywiście, że stal. Lepiej nam się będzie to prostowało, bo są drzwi, więc stal się łatwiej prostuje i będzie z tym lepsza praca. No ale jeżeli ciężar, to dziwne, że to jest stalowe, nie aluminiowe. No i sami widzicie, moi drodzy, ile to tajemnic samochodu można odkryć poprzez właśnie dekonstruowanie go, rozbieranie go na czynniki pierwsze. Podzielam opinię chłopaków. Wydaje mi się, że po zgłębieniu historii tego egzemplarza na Carfaxie, ten samochód mógł służyć komuś, kto uprawiał bardzo aktywny tryb życia, bo jeżeli ktoś robi, tak jak wynika z dokumentów, po 30 tysięcy rocznie Hammerem H1 w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że musi być taki trochę zwichrowany, taki trochę nienormalny, trochę jak ja, no, czyli musi bardzo dużo rzeczy wymagać od siebie i bardzo dużo rzeczy wymagać od swojego samochodu. Z tym wodowaniem łodzi, jak dla mnie, bardzo prawdopodobny scenariusz, bo
Na szczęście dla mnie 3/4 ramy jest ok, a 1/4 tam przy tylnym zwisie jest nieco zgniła. Nieco utlenione jest aluminium na podłodze tam też. No, z tym trzeba jakoś żyć, ale pierwsze oględziny wskazywały na to, że ten hammer mógł być cały w takim stanie. Jeżeli to jest tylko 1/4 i to jeszcze za tylną osią, czyli całe mocowanie układu napędowego wydaje się być ok, dowiemy się w przyszłym odcinku też, jak to wygląda, jeżeli już układ napędowy będzie zdjęty, ale liczę na to, że z tą rufą sobie poradzimy. Widzimy, że jeżeli auto rzeczywiście tyłem nurkowało w oceanie, to mogło gdzieś tam zaśniedzieć, gdzieś tam poprzyrastać tą wilgocią i tą solą w bardzo niebezpieczny sposób. Ale damy sobie z tym radę. Ja widzę coraz więcej uśmiechu i na twarzy Tomka, i na twarzy Bartka, i to jest dla mnie niezwykle istotne. Chłopaki mówią, stary, dobra, będzie to trochę kosztowało, ale będzie dobrze. Zrobimy tak, że będzie dobrze. I takich informacji, oby jak najwięcej tutaj do mnie spływało.